W sprawie budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem zapewnionym w akcesie 194-17-1-4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 -
Miejscowości Trzpodór przy ulicy Księcia Wojciecha Karabuły w Krakowie. Wszystko jedno. Nie radzili, ale to bywali księża. Przepraszam. Paragraf pierwszy. Opinie się negatywnie ustawiają wyroku za budowę dla inwestycji, jak przeczytałem wcześniej. Uzasadnienie. Obszar planowany jako teren zielony i na celu budynka Jordana Morskiego oraz punkt drugi. Procedowany jako plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, Polana Żywiecka. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Może nie procedowany jako plan, tylko procedowany w planie. Procedowany w planie zagospodarowania. Że w planie jest jako teren zielony jałątek Jordanowski. Ale co procedowany? Nie, w punkcie drugim, że procedowany jest zamiast słowa jako w planie do zagospodarowania. Planie, nie jako plan. Ogródek nie jest procedowany. Ja proszę Państwa, bym proponował wykreślić numerację i połączyć te dwa zdania, bo wtedy to ma jakiś sens, a tak to... To procedowany w planie, a nie jako plan. Plan to jest plan. Ale gdzie jeden punkt będzie miał? Proszę? Jak będzie jeden punkt, to będzie rozumiał, będzie ciąg dalszy tego planu. Wykreślmy punkty, połączmy te zdania zamiast jako wyplanie. Obszar planowany jako teren zielony i na cele ogródka Jordanowskiego. Procedowanym planie. O, może być. Procedowany. Co przewodniczący? Planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa pod nazwą. Pod nazwą. Polana Żywiecka. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos na ten temat? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowaną zmianę? Już w prawym podnoszę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, proszę Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa o przedstawienie projektu. Infrastruktura, tak? Dobrze. Ale to jest... Właśnie, grypkę trzeba, wiesz, pokonać. Proszę, nie ma pan, proszę czytać. W sprawie skierowania linii autobusowej nr 244 przez ulicę Sierpnowo-Krakowa. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 9 Łagiewni Wyborek Krajewski wyraża negatywne stanowisko wobec projektu zarządu infrastruktury komunalnej transport dla przejazdu linii autobusowej nr 244 przez ulicę Sielską w Krakowie. Uzasadnienie. Negatywne stanowisko wobec projektu ZIKI dla przejazdu linii autobusowej nr 244 przez ulicę Sielską motywuje się tym, iż 1. Ulica jest w remoncie, wymiana asfaltu w dolnej części ulicy Sielskiej. 2. Zamontowane progi zwalniające sztuk 2. 3. Kontrapas rowerowy. 4. Samochody parkujące po lewej stronie ulicy wjeżdżając od strony ulicy Zawiłej. 5. Ulica nieprzystosowana do przejazdu autobusu. Proszę, ja bym może przepraszam. Otwieram dyskusję. Po kolei. Proszę pana. Proszę bardzo. Chciałam zapytać tak. Stanowisko projektu ZIKIT-u. Czy to dotyczy już po zmianie tej komunikacji? Czy to jest propozycja pana dyrektora Saponia?
on tą propozycję przed... Nie, tam jest podana data, bo myśmy generalnie wcześniej mieliśmy informacje nieoficjalne. Na Tynieckiej byliśmy. Dopóki nie dostajemy na piśmie... Ja byłam, tam byłam. Tylko właśnie nie o to chodzi, że już podejmowali te uchwały, ale nie wiedziałam, czy już wiecie, że ma iść tym... No bo jest na wykazie linii dostarczonej przez proszę bardzo. Proszę Państwa, Państwa radni. Zmiany numeracji. To, że ulica Sielska w remoncie powinna pójść na sam koniec, dlatego, bo ona zostanie wyremontowana i wtedy powiedzą, po remoncie wpuścimy. Więc może by zmienić, nie na pierwszym miejscu dać to, że jest w remoncie, tylko na ostatnim. No ma to swój sens, nie? Czy może nie jest argument dobry, że nie było wyremontowane ulicy? Panowie radni, czy chcieliście zabrać głos? Nie. Owszem. Proszę bardzo. Znaczy niepotrzebnie w uzasadnieniu uważam, że w ogóle ten wstęp zrobiono może nawet trochę zaburzać odbiór uchwały. Jeżeli już to cztery te punkty. Nie wiem, skąd ten zapis się wziął. Powtórzony, bo to jest powtórzony paragraf uchwały. Tak, aha, no właśnie. Aha, bo to było, bo zasadniczo nie był załącznik, dlatego się to powtórzyło. To wykreślić ten remont i już ja bym dał na pierwszym miejscu, że ulica jest nieprzystosowana do przejazdu autobusu, bo to jest podstawowy argument, żeby rzeczywiście ten autobus, jeśli tam miał iść, nie iść, a te wszystkie to są takie już takie doprecyzujące rzeczy. Ale ja chciałam jeszcze czwarty punkt. No ten czwarty punkt to jest, no w ogóle, co to znaczy? Negatywne, ja wrócę do zasad, negatywne stanowisko wobec projektu z liczeń dla przejazdu linii autobusowej przez Sukcesiecko, które motywuje się iż tym, że samochody parkujące po prawej stronie ulicy wjeżdżają od strony zasad. No co to w ogóle chodzi? Tak w ogóle tego nie rozumiem. Samochód nie ma po prawej stronie tej ulicy. No i co? Po przeciwnej stronie jest kontrapas, na rowerze nie ma miejsc, nie można parkować. Kontrapasem rowerowym. Bo też ma miejsce. Jednym kołem by tak musiał być. Ale z tego to nie wynika. Ale z tego to nie wynika. Jasno napisane, że na jednej stronie ulicy jest kontrapas, a po poznaniającym. To kontrapas jest. Ale ty nie tłumacz, tylko ja czytam to zdanie, to ono tylko tłumaczy, że samochody parkujące po prawej stronie ulicy wjeżdżają ze strony zawężają ulicę na przykład. Że wjeżdżający autobus coś tam z samochodami coś tam robi. To ten punkt trzeba rozbudować, bo to samo sformułowanie to kompletnie nic nie mówi. Ono tylko oznajmia, że samochody parkujące po prawej stronie wjeżdżają z ulicy zawężają. No i co z tego? Samochody parkujące po prawej stronie, Proszę Państwa, ogłaszam 10 minut to jest uzasadnienie, przepraszam, my głosujemy nad uchwałą, a uzasadnienie to jest kwestia doprecyzowania przez komisję. Ale nie możemy podjąć uchwały, jeżeli są zastrzeżenia do uzasadnienia, chyba że Rada da upoważnienie do poprawy. Możemy spinę zrobić 5 minut przerwy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jestem formalny. Jestem Proszę.